kapyta. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać moje sposoby na buraczki do obiadu. Ugotowałam buraczki w mundurkach, możecie też je upiec. Oczywiście wcześniej zostały one umyte. Nie odcinałam ani korzonków z jednej strony, ani z drugiej strony tutaj tych kawałeczków, z których listki wyrastają. One trochę mi przestygły, możecie zostawić je tylko na chwilę, żeby zrobiły się chłodniejsze i obierać je od razu, albo tak jak ja, z dnia na dzień je zrobić. Teraz muszę je wszystkie obrać. Zrobię to w rękawiczkach, bo buraczki dosyć mocno brudzą. Bardzo łatwo się obiera buraczki zaraz po ugotowaniu, jak tylko trochę przestygną, ja niestety nie miałam na to czasu. Najważniejsze to obciąć z obydwu stron korzonki i dopiero zabierać się za obieranie. Tak naprawdę pod palcami ta skórka schodzi sama. O. Buraczki już starłam. Teraz zrobię pierwszą surówkę na zimno. Będzie to surówka z buraczka, ogórka kiszonego, jabłka i cebuli. Wezmę sobie kilka buraczków zetrę na grubej tarce. Oczywiście możecie to zrobić przy pomocy malaksera. Ale takie buraczki świeżo ugotowane są mięciutkie, szybko się zetrą. Na grubej tarce będą fajniejsze niż na takiej drobnej. No i szybciej się je zetrze. Ilość jest zależna oczywiście od tego, na ile osób robicie surówkę. Ja użyję trzech buraczków, takich nie za dużych. To będzie dla dwóch osób. Takie fajne, grube wiórki są. Do tego dodam jabłko, też starte na grubej tarce, na razie kwiatkę. Ścieram jabłko ze skórą, ale w ten sposób, żeby skóra została mi w ręku. Nie obieram go wcześniej. Jeszcze kwiatkę, czyli połówkę takiego średniego jabłka, soczystego. Buraków spróbowałam, są słodkie. Jabłko jest słodko-kwaśne. Kwaśny ogórek będzie tutaj idealnym uzupełnieniem. Uważajcie tylko na palce. Dwa małe ogórki. Bardzo ekspresowe surówki. Buraczki możecie ugotować albo upiec. Oczywiście i gotowane, i pieczone robi się w skórce. Pieczenie trwa dłużej. No ale wszystkie wartości odżywcze buraków są wtedy w nich zachowane. Zazwyczaj piekę je owijając każdego folią i w 200 stopniach w środkowej części piekarnika. W zależności od wielkości buraków to może trwać nawet 2 godziny albo dłużej. Po prostu trzeba sprawdzać, czy są miękkie. Te były akurat gotowane. Wymieszam. Całkiem sporo tego będzie z tych trzech buraczków. I jeszcze trochę dla ostrości cebulki drobno posiekanej do tego. Do tych buraczków pokroję drobno połówkę małej cebuli. Dam całą. Oczywiście sól. Sól do smaku. Wiele osób komentuje, że za dużo soli daje, ale to jest kwestia indywidualna. Najlepiej dodawać wszystkie przyprawy po trochu, próbować i po prostu dodać ich tyle, żeby Wam smakowało. Wymieszam łyżką. Do surówki dodam też trochę oleju. Możecie użyć oleju nierafinowanego, takiego, jakiego lubicie. 3 łyżki. Takie płaskie. Dobrze wymieszam. Jeśli jesteście na przykład na poczcie dr Dąbrowskiej, to oczywiście możecie sobie zrobić taką samą surówkę, tylko bez oleju. Spróbuję, czy jest wystarczająco doprawiona. Super, tylko jeszcze szczypta soli, jak dla mnie oczywiście. I teraz ją odstawiam na trochę, żeby smaki się przygryzły. Wszystkie te surówki z buraka czy sałatki najlepiej, żeby trochę odstały przed jedzeniem, ale oczywiście nie jest to konieczność. Teraz zrobię drugą, też na zimno, prostą do zrobienia, z dodatkiem pomarańczy. Buraczki będę kroiła w kostkę, to sobie wyjmę, bo mi przeszkadza. A z pomarańczy
zrobię fileciki. Nożem dokładnie, jak najbardziej dokładnie obkroję skórkę. Bo zależy mi na tym, żeby nie było albedo. Możecie też użyć grejpfruta. Jeszcze z tej strony. Z pestkami mi się trafił. Można zrobić fileciki, tak, żeby nie było w ogóle białej błonki. Czyli obkrawamy tak, żeby powycinać, ale też nie chcę za dużo wyrzucać. Bo tak jak mi się uda, to zrobię. Pomarańcze były wcześniej ozonowane. I pokroję je na takie mniejsze kawałki. Uważajcie tylko na pestki, żeby wyjąć wszystkie. I wyciąć z środka te grube włókna. Jeśli robicie dla gości, chcecie tak zrobić bardzo elegancko, to wtedy wytnijcie wszystkie skórki, zróbcie takie fileciki z pomarańczy, żeby w ogóle nie było tych błonek, które są pomiędzy cząstkami. Tyle mi wystarczy. I buraczki do tego pokroję też w kostkę. Taką nie za grubą. To taka wydaje się bardziej deserowa sałatka, ale ona też będzie doprawiona solą, pieprzem. Można też do niej wcisnąć ząbek czosnku, jeśli lubicie. Tak mniej więcej, żeby burak jednak trochę przeważał. Tu jeszcze jednego małego, czyli cztery małe buraczki. Do tych buraczków z pomarańczami zrobiłam dressing, który się niestety nie nagrał. Wycisnęłam sok z połowy pomarańczy. Dodałam, było około 3 łyżek soku, bo ona dosyć sucha była. Dodałam ocet balsamiczny, jedną małą łyżeczkę. Jedną łyżeczkę oleju. Całością zalałam buraczki z pomarańczami i przyprawiłam je do smaku solą i pieprzem. Teraz wymieszam. Zobaczę, czy są wystarczająco przyprawione. Oczywiście najlepsze będą, jak sobie poleżą trochę. Nie zaszkodzi im jeszcze trochę pieprzu. Soli. Jeśli lubicie, możecie też dodać ząbek czosnku przeciśnięty do tego. I odstawiam ją teraz. Moją trzecią propozycją będą buraczki, które wiele osób robi i zna jako zasmażane, dlatego że dodaje się do nich zasmażkę z mąki. Ja pominę mąkę, resztę zrobię podobnie, tak jak zazwyczaj robiłam to w domu, tylko że bez mąki, ponieważ raczej nie robię zasmażek. Zostało mi 6 buraków, takich średnich. Zetrę je na tarce i założę rękawiczki. Jeśli chodzi o grubość oczek, to dowierzcie ją do siebie, dlatego że każdy lubi inne buraczki. Jedni ścierają na drobnych, inni na grubych. Ja zdecydowanie wolę drobne. Ale jeśli na drobnych będziecie ścierać dużą ilość, to najlepiej zróbcie to przy pomocy malaksera albo jakiegoś innego rozdrabniacza. Buraczki już starłam. Teraz pokroję jeszcze cebulę. Jedną taką niedużą. Nie musi to być bardzo drobna kostka. Zacznę już rozgrzewać patelnię w międzyczasie. Naleję na patelnię trochę oleju. Używam ryżowego oleju lutku. I teraz muszę poczekać, aż olej się rozgrzeje i wrzucę cebulę. Jeśli cebula Wam się przyrumieni i chcecie zrobić zasmażkę, to w tym momencie, gdy cebula już będzie miękka, dosypcie po prostu na patelnię 2-3 łyżki mąki. Wrzucę już cebulę na patelnię. Będzie trochę zdrowsza wersja, smażona jednak, ale zdrowsza, bo bez mąki zasmażanej w buraczku. Cebulkę odrobinę posolę. Ona musi się zeszklić i być miękka. Część osób do takich buraczków dodaje też na przykład śmietanę, mleko sojowe. Ja zrobię prostszą wersję. Wrzucam teraz do tej cebulki buraki. Moje buraki są dosyć słodkie, ale zazwyczaj do takich buraczków zasmażanych
jest dodawany cukier. Ja sobie naszykowałam w razie czego cukier kokosowy. I zazwyczaj też jest dodawany, kiedyś był dodawany kwasek cytrynowy. Ja nie stosuję kwasku cytrynowego. Można dodać jakiś ocet, na przykład jabłkowy albo sok z cytryny. Będzie najprościej. Chwilę razem smażymy. Ja widzę, że jeszcze odrobinka oleju tutaj się przyda. Niestety olej daje tutaj dużo smaku. Jeśli jesteście na dietach odchudzających, zredukujcie sobie jego ilość. Całkiem sporo cebuli jest w niej. Moje buraki były zimne, a chcę, żeby ta potrawa była na ciepło do ziemniaków, więc trochę dłużej je przesmażę. Bardzo ważny tu jest pieprz. Oczywiście sól. Od buraków zależy, czy będzie potrzeba dodawać do nich cukier i ocet albo sok z cytryny. Myślę, że buraczki już się zagrzały. Zmniejszę trochę kuchenkę i spróbuję. Są słodkie, więc nie będę dawała cukru, ale troszeczkę octu cydrowego, żeby je zakwasić. One powinny być odrobinę kwaśniejsze. Wyłączę już kuchenkę. Spróbuję raz jeszcze. Kwaśność miałam teraz ok. Tylko jeszcze soli brakuje. Pycha. Czyli mam buraczki zasmażane bez mąki, bez zasmażki. Troszeczkę lżejsza wersja bez mąki buraczków. Zobaczcie, jaki mają piękny kolor. Idealny dodatek na ciepło, ale może też być na zimno do obiadu. Surówka z ogórkiem, jabłkiem, cebulą. Duże kawałki buraka. Bardzo fajna. I ostatnia. Bardziej wydawałoby się deserowa, ale też pasuje do różnego rodzaju dań. Może nie, do ziemniaków. Pycha. Szczerze mówiąc, sama nie wiem, które lepsze. Testujcie, próbujcie moich buraczków. Dajcie znać w komentarzu, które Wam najbardziej smakują. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.